mecz był dla nas poniekąd ważny, bo staraliśmy się osiągnąć piąte miejsce przed play-offami. Jak wiadomo, że nam się nie udało, ale dla naszego samopoczucia chcieliśmy wygrać ten mecz i dobrze zakończyć sezon. Mieliśmy duże problemy ze składem, brakowało paru ludzi. Szybko połapać uchwałę, był to ciężki mecz, wiadomo, porównaliśmy ostatni mecz przed własną publicznością. Chciał się dobrze pokazać. Cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz i zakończyliśmy na zasadniczo zwycięstwo. Hello everybody, all journalists, nice to see the lots of journalists at press conference. For the league, I said, nice win for me, because we come here without four important players. Czyli na samym początku trochę chciałbym wszystkich tutaj zgromadzonych gości powitać i powiedział, że jako dla ligi to jest bardzo dla niego zwycięstwo, ponieważ już jest to bez czterech podstawowych zawodników. And to win in the last game, I think we can be more than satisfied with the game. I już tego zwycięstwa, jako ostatniego zwycięstwa w sezonie zasadniczym możemy być bardzo dobrze satysfakcjonowani. About the game, I don't need to talk a lot because Kuntur could not lose all chance in the league. We try to win this game to grab that fifth position, but we don't be enough lucky to take that position. Czyli tak, jeśli chodzi o sam mecz, to trener powiedział, że nie ma tutaj co za dużo mówić. Kutno straciło wszystkie szanse w wcześniejszych już meczach na utrzymanie, a drużyna z dobrego górniczej walczyła o zdobycie piątej pozycji, jednakże się nie udało. What I wish to have more players in this moment, I don't know how much, but to have more players to play off, to show it something, but for me that my players is, I'm really satisfied with my players because we got the 20 wins in the league and we needed to be proud of that. Jeśli chodzi o moich zawodników, to jest czas, żeby być usatysfakcjonowany, że wygraliśmy 20 meczów w lidze i życzę sobie, żebyśmy mieli jeszcze więcej zawodników z moim zespołem. Sorry, 21. Przepraszam, 21. Because in Lublin we win, but they don't give it to us. Thank you very much. Thank you. Witam wszystkich. Jeśli chodzi o sam mecz, to wszystkim gratuluję drużynie z dobrego górniczej, bo mimo swoich problemów kadrowych grałem solidnie przez cały mecz, wykorzystując swoje atuty, zresztą w ostatnim czasie gra naprawdę może się podobać, więc gratulacje i powodzenia w play-offach życzę. Jeśli chodzi o nasz zespół, to troszkę mieliśmy problemu ze znalezieniem rytmu w grze przeciwko obronie strefowej w drugiej kwarcie, a potem gdzieś ze znalezieniem rytmu w ogóle w wejściu w taki trochę bardziej agresywniejszy mecz na początku trzeciej kwarty, potem przez całą trzecią kwartę, gdzie tak naprawdę tą przewagę na drużyna zbudowała, szkoda. Bo bardzo chcieliśmy wygrać ten ostatni mecz. Chcieliśmy oczywiście zagrać dobrą koszykówkę, myślę, że momentalnie ona mogła się podobać, no ale niestety nie udało się, tak jak w wielu większości meczów w tym sezonie niestety. Także teraz z tego miejsca już na koniec chciałbym bardzo podziękować chłopakom, którzy w pełni profesjonalnie podchodzili do swoich obowiązków. Mimo tych naszych problemów pracowali bardzo ciężko, każdego dnia dawali z siebie wszystko na treningach, na meczach. Naprawdę jestem dumny z tego, jak oni podchodzili do swoich obowiązków i jak mogliśmy dzięki temu pracować, rozwijać się wspólnie. Bo dla mnie to była, nie ukrywam, bardzo duża nauka. Dziękuję też mojemu sztabowi, przede wszystkim Wojtkowi Walichowi i Pawłowi Gawrom, bo wykonali kawał ciężkiej pracy przez ten cały sezon, trudny dla nas wszystkich. Także jeszcze raz bardzo im dziękuję, wszystkim pracownikom, współpracownikom w klubie. Nie chcę zmieniać nazwiska wszystkich, ale oni wiedzą i bardzo im dziękuję, bo bardzo mi pomagali w tym sezonie. I tyle. I przepraszam, tylko mogę przeprosić kibiców, że nie udało mi się pomóc tej drużynie w ratowaniu ekstraklasy dla Kutna, bo oni naprawdę zasługują, są niesamowici do końca z nami i naprawdę zawsze kręci, ale na razie, bo nie udało się. Jeszcze raz mogę ich przeprosić i życzyć klubowi. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie.
w dobrym kierunku, niezależnie od sytuacji, czy to jak trzeba będzie walczyć, ale żeby klub powalczył, aby do tej ekstraklasy wrócić, bo naprawdę to miasto i ci ludzie na to zasługują. Dziękuję, dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Co do meczu, chciałbym pogratulować zespołu z Dąbrowy Górniczej zwycięstwa i oczywiście życzę powodzenia w play-offach. Co do samego meczu, nie chcę tutaj za dużo nic mówić, po prostu pokazaliśmy serce do końca, tak samo jak kibice, którzy kibicowali do ostatnich sekund, cała hala żyła, więc to nawet nie trzeba nic wyjaśniać, jak bardzo w Kutnie potrzebna jest koszykówka na poziomie ekstraklasy. Z tego miejsca chciałbym podziękować chłopakom i całemu sztabowi trenerskiemu za to, co robiliśmy. Każdy może teraz nas popatrzeć w lustro i powiedzieć, że zrobił swojego maksa. Na treningach nie odpuszczaliśmy to, co trener powiedział. Myślę, że naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Zostawiliśmy serce na parkiecie. Oczywiście dziękuję wszystkim tutaj osobom związanym z klubem, osobom, które nie grają, a mówię, sztab szkoleniowy, nasza fizjoterapeuta, gdzie do końca naprawdę wszyscy zachowali profesjonalizm i mogliśmy pokazać to, co potrafimy na parkiecie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że do zobaczenia.